Dzisiaj w Forza Horizon 4 będziemy testować ciągnik. Taki farming simulator w Forza Horizon. Ale nie ten niebieski, tylko ten tutaj sportowy. Tak, dodali go ostatnio do gry. I jest to najszybszy ciągnik świata. 200 km na godzinę na standardowym ustawieniu, także w Fordzie. Taką sobie wyglądam. Zobaczcie, no ewidentnie widać, że to już nie jest zwykły ciągnik, tak? Więc ja nie wiem, czy możemy nosić miano ciągnika. No z bryły wygląda jak ciągnik, no. Jak ten pojazd brzmi? Bardzo łatwo go w sumie zdobyć, więc każdy z was może spróbować go mieć. Ciekawie wygląda, czy jest dobry na wyścigi, czy on na cokolwiek jest dobry. Przede wszystkim jak go pierwszy raz zobaczyłem, pomyślałem, tak, tym samochodem trzeba zrobić Willy. Ale już próbowałem różnych tuningów i może sobie jakiś pobierzemy zobaczyć, czy ktoś już coś takiego zrobił. Bardzo ciężko go stunigować na Willy, przynajmniej tym moim standardowym tunigowaniem, które robiłem we wszystkich samochodach, które bez problemu później robiły Willy. Zawieszenie ofro... Wow! Co się stało? Moja kobietka, tak? Zmianie biegów jak staje. No i posłuchajcie, jak to brzmi. I tak, musimy sobie sprawdzić jedną bardzo ważną rzecz, bo tutaj mamy duże koło z tyłu, nie? Co się stanie, jeśli na maksa obniżymy ciśnienie w tylnych kołach i w przednich w sumie też możemy zobaczyć, co się stanie. I cyk, obniżyliśmy na maksa, czy my widzimy tu jakiegokolwiek kapcia albo coś takiego? Mamy tylko jeden bar w tym tylnym kole, nie? To powinno naprawdę tutaj odstawać jakby, tak? Albo... Nie wiem, a teraz zajmę na maksa, zobaczymy, że coś się zmieni. Nie wiem. No nic, jakby kształt opony się w ogóle chyba nie zmienił, nie? Wiem, na co czekacie, chodźmy na tuning. O tak, musimy zobaczyć, na co go stać. Najlepiej tuningować standardowy silnik, no bo jak mówiłem, najfajniej brzmi, tak? Te pozostałe to tam. Sprawdzimy go na Multiku, myślę, że tam będzie najciekawiej. Naprawdę próbowałem w nim różnych ustawień i... Chociaż teraz już zobaczę, ten standardowy silnik jest na maksa ulepszony, więc... Nie będzie aż tak dobrze jeździł, nie? To jest klasa A, nawet nie jest wymaksowany. Możemy dać tutaj 7-litrową V8-kę. Możemy dać napęd na 4 koła, czego nie próbowałem, bo on ma bardzo dobrą trakcję. Nie wiem, czy to jest potrzebne w tym pojeździe. Możemy sobie tutaj, no niewiele możemy zmienić, tam z wyglądu nic poza felgami, tak? Felgi możemy dać sobie jakieś tam ewentualnie lżejsze, minus 54 kg, proszę bardzo, ja to zawsze instaluję do samochodów offroadowych. No możemy zwiększyć cal, ja wiem, że na to czekacie, tak? Pokaż Łucek, wielkie felgi, ale niestety nie są one takie wielkie jak w GTA, do niektórych pojazdów mogliśmy założyć, tylko są takie, no, takie są maksymalnie duże. I z przodu możemy sobie dać ewentualnie taki większy cal. No to wygląda śmiesznie. Tak możemy zrobić. Tutaj sobie poinstalowałem już tak wstępnie części różne. Chciałem, naprawdę testowałem tutaj jakieś ustawienia, żeby go postawić na to koło. Oczywiście tylne. Może na przednie będzie stało, nie wiem. Zaraz zobaczę, czy jakiś gracz zrobił go na Willy już i może uda nam się coś tam nim ogarnąć, nie? Nie wiem, jest taka opcja, wątpię. Dobra, pyk. I ja sobie zapiszę to. Pyk. Tam mieliśmy chyba około 1300 koni mechanicznych, nie? Okej. Okay. Wczytajmy sobie coś. Zobaczymy, czy ktoś go zrobił na Willy. O jest! Monster Willy. Ktoś niby już zrobił. 170 mil na godzinę. Willy Track 2. Willy Launch. Wow! Komuś się udało, no to zobaczmy. Ja myślałem, że się nie da. Próbowałem tymi moimi standardowymi ustawieniami. Kto to tutaj tak zrobił? Waży więcej. Ten sam silnik. Trochę mniej chyba mocy czy czegoś, nie wiem. A ja bym chciał zobaczyć się na tym, na Multiku, jak on się ściga z innymi graczami. Jak wiesz, ze startu, wystartować sobie w klasie S1. Cyk, na koło. Można go postawić na koło? Jestem trochę zdziwiony, naprawdę. Próbowałem tego i było ciężko.
jest tak jakby za ciężki z przodu. Nie wiem, kto go tam próbował postawić. Jedynka jest bardzo wydłużona. Ktoś tam próbował jakoś maksymalnie obroty wrzucić, czy jak? Czy może go rozbujać trzeba? No jedynka jest na pewno wydłużona, więc tu coś z jedynką trzeba zrobić. No ale to jest dziwne, że taki pojazd nie staje na koło, nie? Dobra, spróbujmy go rozbujać. Jak go podnosi, to chyba tylko o milimetr, nie wiem. Jakoś to ustawienie nie działa w ogóle. No dobra, sprawdźmy inne. I teraz niby zainstalowałem inne ustawienia. Pojazd się trochę bardziej buja, więc są większe szanse na to, że by na to koło stanął. I coś go tam podrywa. Chyba to będzie to ustawienie. Jest na miękko totalnie zrobiony. Dobra, próbujemy, zobaczymy. Ktoś go tu widać ciekawie zrobi. Dobra, cofamy trochę. Jakieś fejkowe ustawienia. Naprawdę, jakieś fejkowe, nie? Bo tak... Coś go tam podrywa. Ale chyba tylko z jedynki. Tak delikatnie coś go tam... Nie wiem, czy oni mają jakiś... jakąś procedurę startu, żeby nastawać na to koło. Jak go się tak bujnie. Ale to nie jest takie Willy, nie? My chcemy, żeby on stanął, wiesz, na dęba! Mamy Mazda RX-8, M3, Corvetta, Fordy GT40 i mój ciągnik na tle tych superaut. Ciekawe, zobaczymy, co to będzie. Ja mam tutaj tylko niestety opony offroadowe. I zakręty. O, shit! Dobra, jakoś wykręciłem. Nic nie widzę, za wielki spoiler. Ta kurweta się tu na mnie pcha, nie może mnie wyprzedzić. Że lepiej by mi szło na offroadzie? Albo na szutrze? Chyba nie. Ktoś mnie tu chyba zdublował nawet. Okej, kolejny wyścig. Najważniejszy jest start, nie? A, czekaj, to jest... Nie, no to jest sprint. Dobra, to jeszcze mogę pojechać. Paru nowych graczy podobijało, ale nikt nie ma śmiesznego samochodu, tak jak ja. Szkoda, chciałbym mieć jakąś taką bratnią duszę tutaj. No nic, zobaczymy, jak na sprincie sobie poradzę. Podejrzewam, że tak samo jak przed chwilą na okrążeniach, to bo też trzeba skręcać, nie? Każdy mnie z daleka omija. O, tu się z Mitsubishi bije, patrzcie, cyk. Na przyspieszenie, nie, co to jedzie? Gdzie się spychasz? Dwie tony ważę ponad, grubo ponad dwie tony. No, lepiej mnie tu objechał, zobacz, kurde.
smutno mi jest, dojechałem jako ostatni. Bardzo ciężko na zakrętach, mam takie małe kółeczko od taczki z przodu. Czy go... trochę go obniżyło, nie? Podejrzewam, że te koła będą wchodzić w błotniki zaraz. Pada deszcz, także to nie jest najgorzej. Próbujmy. Dużo ręcznego będę tutaj męczył. No coś się dzieje. O kurde. Nie no, coś... Coś ty. Te kółka przednie jakby w ogóle nie uczestniczą w prowadzeniu tego auta. Jakby totalnie było pominięte przez to auto, no jakby... Jakby ich nie było, naprawdę. Ale plus jest taki, że da się zerwać ten tył, nie? Że nie jest tak, że mamy tutaj jakąś ogromną przyczepność, której się nie da zerwać. Tylko faktycznie da się. Ale ciężko coś podczas tego driftu zrobić, nie? Możemy tylko odejmować i dodawać gaz. A, albo się zderzać z otoczeniem, to też pasuje. Moglibyśmy spróbować jeszcze tego napędu na cztery koła. A czekajcie, bo kurde, ten spoiler tutaj bardzo wystaje. Czy ja dotykam tutaj czasem tego dachu? Czy ja się tu w ogóle mieszczę? Ja się tu nie mieszczę. Można wjechać i się zatrzymać, zahaczając dachem, tym powiedzmy spoilerem, czy jakby to mówicie, bagażnikiem w samochodzie. Spróbujmy jeszcze napędu na cztery koła, bo może się okazać, że jeśli będziemy mieli dodatkowo napęd na przód, to ten samochód, te przednie kółeczka będą coś tam znaczyć, nie? Nigdy nie wiadomo, trzeba tego spróbować. Będziemy musieli sobie przełożenie napędu od nowa zainstalować, skrzynię biegu, sprzęgło i tak dalej. I zobaczymy, co się stanie. Czy da się driftować tym z napędem na cztery koła? No, bardzo się zdziwię, bo pojazd waży sporo, tak? Mamy teraz większą wagę, dodatkowo jeszcze zasilany przód. Nie wiem, zobaczmy, co się wydarzy teraz. Czy będzie zrywał na cztery koła? To bym się bardzo zdziwił. No zrywa! Nie no, jest gorzej. Da się nim driftować, ale wiecie, jakie są te drifty. Dobra, ale spróbujmy jeszcze tutaj porobić ten przód. Żeby on coś tam miał do gadania, nie? O, ten tył jest jeszcze nie zrobiony, pek. I zróbmy może coś takiego. Zobaczymy, co to nam da. Muli się na tej dwójce. Czekaj, bo coś tu jest nie tak z biegami. Coś tutaj przeoczyłem. No, za długie są. Pyk. Dobra, napęd na cztery koła, podejście numer 4. Nowe ustawienia. Ej, serio, jak się doda gazu do końca, te koła z przodu nie mają żadnego wpływu na kierunek jazdy. Zwłaszcza jak mamy zablokowany dyferencjał, nie? Bo teraz jak dodam gaz do końca, to jest całkowicie zablokowany, więc te koła z przodu to naprawdę nie mają nic do gadania. A w drifcie, no kurde, to jest mega ważne, żeby te przednie koła jednak coś tam miały wpływ na kierunek jazdy. No hello, kurde. Ty. Nie wiem, jaki macie pomysł, jakie zastosowanie do tego ciągnika? Koniecznie piszcie w komentarzach. Jak dla mnie pojazd taki ciekawostka, nie? Ani do wyścigów, ani ni wheelie nie zrobisz, ani nie podliftujesz. Ale fajnie, że go dodali. Dziękuję wam bardzo, że byliście na odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.